Hej, 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 siemano wszystkim ludziska z tej strony Hades, witam w kolejnym odcinku From Dusta. Tak, standardowo muszę zobaczyć na nazwę, bo nie pamiętam jej na 100%. Ej, a jakbyśmy wywalili stąd tę wodę, co? Tak tu ją odprowadzili. Czekajcie, spróbujmy. Mam nadzieję, że nie zaleje tej wioski tu, no i znów się zalewają, tak? Czekajcie, what? O, zalewa się wioska, nie rób tego, nie. Okej, skoro możemy już wyrywać te drzewa, to wyrwimy, to postawmy. Okej. O, co się zalewa? Druga wioska się zalewa. Czyli co, mogę tak zbierać wodę? Dobra, ty zbierz wodę. Weź idź stąd w ogóle. Najlepiej idź sobie. Dobra, czekajcie, bo muszę to jakoś rozkminić. Dobra, i tu płonące drzewo weźmiemy i robimy krater. Aj, nie chciałem. Nie chciałem tego. Weźmy to, dobra, na szybko trzeba to naprawić. O i dobra, tak trudno. Weźcie, dajcie mi spokój. Bo ja tu muszę tutaj sobie tak zrobić. Okej. Ogólnie ludziska, zapraszam was standardowo na fanpage'a. Gdzie daję wam informacje na temat odcinków i pytam się was o różne tematy. Dobra. Dobra, tą wodę to trzeba stąd wywalić. To jest pewne, że ją trzeba stąd wywalić. I kto się nie zgadza, no to ma problem. Ale ją trzeba się jej pozbyć. Dobra. No ręcznie, dlaczego ręcznie? No ręcznie to może nie jest aż taki mega pomysł, takie usuwanie tej wody ręcznie, ale jak użyjemy tej lepszego ssania, tak to nazwę, to i nawet całkiem spoko wychodzi nam. Całkiem spoko nam to wychodzi. Ogólnie wpadłem na pomysł, żeby. Dobra, i już możecie. Nie. Dobra, już tańczycie. Dobrze, drugie, no coś tu jeszcze tej wody zostało, widzę, no. Mogę wam tu do końca, do sucha wziąć, no. Niech wam będzie. To było świetne, naprawdę. To, co zrobiłem, mega. O, tu jest taki ten. Mam nadzieję, że nie będzie nikt miał problemów z wzięciem tego. Dobra, teraz tak. Mamy wybuchające drzewka. Co znaczy, że możemy iść po prostu dalej, nie? Przejść dalej mapę. Zobaczmy, czy to w ogóle zadziała tak, jak ja myślę. Tak, to działa tak, jak ja myślę. Dobra, ciebie tu przeniesiemy, czyli ciebie muszę posadzić. Okej. Czyli warto postawić ich kilka tutaj. Te kilka tych wybuchających drzew. Druga wioska znów się topi. Ale dlaczego? Halo? Skąd ta woda leci? Skąd ta woda leci? To nie mam pojęcia. Okej. Może weźmy po prostu ten kamień, nie? Wspomnienie, to bodajże wspomnienie jest. Dobra, czekajcie, wspomnienia. Geologia. Okej, czyli jednak mam tu ten. Istniało kiedyś stworzenie tak żarłoczne, że pochłonęło każdą roślinę w zasięgu wzroku. Okej, czyli to są takie ciekawostki, takie. No. Okej. No, w złym momencie to zrobiłem.
Znaczy on będzie czekał, tak? On będzie czekał na pewno, zanim ta woda, i wtedy zamrozimy tą wodę. I jak zamrozimy tę wodę, to po prostu, no jakie problemy wy tu macie? Halo. Zero problemów ma być. Nie może być problemów. Co to jest? Halo, moje drzewo się zepsuło. Okej, dobra, będę mógł. Skąd ta woda? Chyba że ja się mylę i w ogóle ta wioska nie ma sensu. Dobra, stary, możesz pójść i wziąć to na spokojnie. My tutaj jako Bóg. A, dobra, wy tu jesteście. Wy tu jesteście i po prostu narzekacie na wodę. Dobra, bierzemy jak najwięcej tego i znów tu stawiamy. Okej, okay, postawmy. O, dobra. Dobra, wzięliśmy totem. Znaczy, wzięliśmy to coś, co chyba powstrzymuje wodę przed dotarciem do wioski. Muszę wziąć ogniste drzewo teraz i po prostu powysadzać tu trochę. Jeszcze sekundkę, jeszcze parę takich min i myślę, że dostaniemy się na spokojnie już na drugą tutaj stronę. O, ten tu rośnie, kolejna, okej. Musimy jak najszybciej wysłać. Dobra, wyślimy ich. Nie, ja chcę wysłać ich. I wzmacniamy się i tu naprawiamy sobie. Naprawimy sobie po prostu przejście. I żelowania wody nie możemy jeszcze odpalić niestety. Ten sobie płynie z prądem. Hej, halo, człowieku, żyjesz? Ej, stary, on chyba umarł. A nie, jednak nie. Dobra, żyje, jest dobrze, bo żyje. No, nasze ludziki już tu powoli dochodzą, więc nie ma większych problemów z tym. No właśnie, z tym nie ma większych problemów. Naprawdę, no, mapa prosta dosyć. Mapa dosyć prosta, przynajmniej no, tak mi się wydaje, że nie należy do za trudnych. No ale troszeczkę nam zajęła. No najwięcej to jest bawienie się właśnie z tym tutaj, nie? Z tym cyklem, że to właśnie tak działa, że leci w lewo i w prawo i w prawo i w lewo i w ogóle, nie? Możemy posadzić sobie w ten sposób więcej roślinek i możemy tu na przykład zostawić wodę. O, zrobimy taki azyl. Okej, wy już doszliście tutaj, to lecimy dalej. Lecimy dalej, hopa. W ogóle zalałem ich, ale idą dalej, idą dzielnie. No dobra, to zobaczymy, czy uda nam się z tych starożytnych odkryć znaleźć, nie? No, zobaczymy, ale za każdym razem idą przez tą samą jaskinię, no ciekawe. Widzę już, nic nie widzę w sumie. Dobra, widzę skały i wyspę daleko. Czyli pewnie będzie zabawa lawą. Ja już tak mogę to wy przypływ. Okej. Puta. Mamy wzmocnienie. Co my tu mamy robić? Aha. Okej. Pochłonięcie. Dobra. Będzie ciekawie. Żelowanie wody. Będzie trzeba jak najszybciej wziąć. Chociaż czekajcie. No dobra. Tu już. To już co? Czy tam jest coś? Nie, dobra. Ale tam będzie coś na pewno. Tam coś będzie na pewno. Musimy dostać się na tamtą wyspę, nie? To jest nasz priorytet na chwilę obecną. Dobra, ej, myszka, halo, słuchaj się ciutkę. A będzie dobrze, no. Co ta myszka robi? Co ten myszek? Okej, czyli prawdopodobnie, czekaj, bo tu było przed chwilą całe zalane.
Okej. Musimy. O! Lecisz, 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 musisz. Musisz to zdobyć, bo inaczej będzie lipa. Inaczej będzie lipa, nie no, będzie lipa. Ale to nie jest tsunami. To nie jest tsunami, to jest po prostu. A może to jest tsunami? W sumie nie wiem, jak to wygląda. No, podnosi się poziom wody na pewno. Tak, dokładnie, podnosi się poziom wody i zalewa wszystko. Znaczy, i zalewa tą zatokę. Czyli będzie trzeba. Ciekawe. Ciekawie, ciekawie, nie mam perspektyw, nie mam żadnych pomysłów na chwilę obecną. Co tu mogę zrobić tak naprawdę? Pochłanianie nieskończona ziemia. Ej, gdzie to jest? To jest to, czy to jest to? Pochłanianie wszystkiego, nieskończona ziemia jest tu. Czyli to by się przydało zdobyć. Aha, tutaj widzę, że to się wypluło. To się wypluło i do musimy tą nieskończoną ziemię zdobyć. Na pewno. Dobra, weźmy stąd sobie ziemię i zaraz. Zaraz tutaj ci kolego już uformujemy to. Przejście. Tutaj musimy zebrać ten piach okoliczny. Jak najwięcej go trzeba zebrać. I tu postawimy troszeczkę. Dobra, możemy trochę tej wody też powynosić stąd. No nie, za szybko wątpię, że szybko uda nam się. Chociaż czekajcie. Okej, okay. A i kolejny ten. Dobra, już wiem co można zrobić. Wiem co można zrobić. Wzmocnieniem bierzemy jak największą ilość piachu. Jak największą ilość piachu i usypujemy to tu. Dobra. Zbieramy wodę po prostu i wywalamy ją gdzieś tam. Może nie, jeszcze nie. Więc wywalamy ją po prostu. Wywalmy ją. Dobra. Ona nam nie powinna tutaj się ta woda właśnie zapełniać. Dobra. Chyba nie zdążymy, co? Jeszcze więcej wody muszę zabrać. Dobra, to weźmy to wszystko. Może teraz nam zaliczy. Może teraz. Dobra. Daję radę. Szybko, wieśniacy. Nie no, nie zdążą. Nie ma bata, żeby zdążyli. No wiecie, żeby zdążyli po prostu to przejąć, bo za 2 sekundy ta woda znów wróci do normalności i będzie zalewała to. Dokładnie. Tak jak sądziłem. Ej, moje ludki, ej, halo. Tak. Dobra, tu mam naprawdę rozkminę. Tu naprawdę muszę pomyśleć nad tym. Muszę się skupić na pewno. Bo no serio. Tutaj to jest niezła łamigłówka. W ogóle zero zieleni będziemy mieli. Coś tak czuję. Uj, utopiłem ich. Ajajaj, a nie, tu są ludzie. Ludzie tu są, dobrze. Pochłonięcie wszystkiego, co to jest? Dobra, czekajcie, powinniśmy móc płonące drzewa przestawiać. Czyli jeśli to postawimy tu, będzie trzeba to wziąć. Przejąć to najpierw, bo to jest jeszcze w miarę do wzięcia, tak? Dobra, i to mi wywiało tutaj.
Okej, możemy tak, wziąć to, możemy wywalić stąd wodę. I tym samym. O! Pochylę, co? Pchłanie. Czemu nie chcesz? Czego jest zbyt dużo? Zbyt dużo wody? Okej, no jak jest za dużo wody, no to możemy pokombinować coś z tym, no ale. Nie idźcie tam, idźcie tu. Idźcie tutaj. Idźcie tutaj wziąć wodę. No kurde. Dobra. Aj, i znów się zatapia to. Nie, ej, nie wiem, serio. Nie wiem, jak się za to zabrać. Musimy to na środku zdobyć na pewno, tak? Ale może pochłonięcie wszystkiego nam w tym pomoże. Liczę na to, że to nam w tym pomoże. Widzę, że już jest trasa wyznaczona, tylko tutaj widzę, że będą mieli problemy z zejściem. Tutaj oczywiście. A mi się piach kończy. Ej, mi się piach kończy, to nie jest zabawne. Kończący się piach to znaczy, że no za bardzo się nie rozwiniemy dalej. Zieleni to w ogóle nie mamy. Zieleni to w ogóle nie mamy. Okej, bierzemy tą wodę stąd szybko. Tak, i żelowanie wody też bierzemy. Wyżelujemy wodę, pochłonięcie wszystkiego. Może to nam naprawdę pomoże. Dobra. Nie potrzebujemy. Na razie. Nie, tak, dokładnie. Nie potrzebujemy jak na razie. Nie potrzebujemy jak na razie. No, jak to się nazywa? Używać tego. Niech oni nam zrobią tu wioskę i zobaczymy, co robi pochłonięcie wszystkiego. A jak ty obejrzałeś do tego momentu ten odcinek, napisz mi w komentarzu, wiesz co mi napisz, wiesz co możesz mi napisać. Trudna wyspa, napisz mi trudna wyspa, bo naprawdę ta wyspa jest naprawdę trudna. Znaczy, trudna, wiecie co, jeśli utrzymamy tu wioskę, moc pochłaniania pozwala zaabsorbować i niszczyć materię bez wypuszczania jej przez pewien czas. Czyli co, mogę sobie wziąć to i co? I co, ja usuwam stąd wodę? O, co? 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 No nie. No i za to piła się druga strona. Ej, no nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, naprawdę to trudna wyspa jest. No dobra, zastanowimy się w tym w kolejnym odcinku Ludziska. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, komentarz i do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.